chwilę obecną może poza samym zawodnikiem nie jest jakiś problem. Zobaczymy. Błąd w nazwisku będzie o tyle nieistotny, że za chwilę może się okazać, że walka zakończy się przed czasem, bo rzeczywiście Szymon z KSW Gym rozpoczął pojedynek od bardzo dynamicznych ciosów z obu rąk. Bartosz Pudlewski na chwilę obecną zaczyna inkasować te trafienia. Zaczyna się wycofywać tutaj. Mocne trafienia na korpus, które mogą za chwilę odebrać oddech zawodnikowi je inkasującemu. No takie, taka w zasadzie nagonka bez przerwy. I kolejna akcja. Nie wiem, czy sędzia nie powinien zbliżyć się troszeczkę do zawodników, bo w tym momencie nad ringiem zawisł knockout. No, nieprawidłowego uderzenia dopatrzył się arbiter ringowy. Być może tak było właśnie, ale ja bym tutaj bardziej patrzył na fakt, że te ciosy, które dochodzą, no, mogą czynić spustoszenie. Kolejny lewy sierp tym razem w okolicy wątroby. Bardzo bolesne trafienie. Ale proszę bardzo, Bartosz Pudlewski bardzo ładnie się zrewanżował bezpośrednim prawym na górę. W każdym razie, no, jest na co popatrzeć. Dużo tutaj się dzieje, dużo akcji, dużo siły. Artur Szpilka w narożniku niebieskim jako sekundant. Odbędzie się krótka przerwa techniczna trwająca od 10 do około 15 minut. Doprecyzowanie przerwy technicznej około 15 minut, czyli kwadrans akademicki, żeby coś ewentualnie zjeść, jakąś kawę wypić. Jeszcze nie byli lekarza okoliczności wstawienia się do niego, ponieważ dopuszczeni do walki. Runda druga wystartowała i kolejny dynamiczny atak Szymona Orłowskiego. No tak. Wydaje się, że przewodzi w tej walce. Próba ataku po zwodzie. No. Reprezentant Grudziądza próbuje nawiązać rywalizację. Tutaj Państwo tego co prawda nie widzicie, ale w narożniku czerwonym sekundant pozostał na schodkach. Ten element powinien być wyeliminowany, bo chyba że ma zamiar poddać swojego zawodnika. No to, to jest coś dziwnego. Jednak przestrzeń walki musi być bezpieczna dla pięściarzy. A taka dodatkowa osoba w pobliżu nie jest dobrym pomysłem. No w każdym razie wygląda na to, że Szymon Orłowski chyba się odrobinkę wystrzelał i w tym momencie Bartosz Pudlewski zaczyna przejmować inicjatywę, a zatem mamy przełom w walce. No. Charakterowo jest tutaj godny szacunku. I kolejne starcie za nami. No, czyli moje obawy z pierwszej rundy, że może to być ostatni fragment tego pojedynku. Pojedynku pomiędzy Bartoszem Pudlewskim i Szymonem Orłowskim.
i rozpoczyna się. Orłowski już nie atakuje tak dynamicznie jak w pierwszych dwóch odsłonach, a tak jak powiedziałem wcześniej, w drugiej rundzie Pudlewski zaczyna przejmować inicjatywę, więcej tych trafień zaliczył na swoim koncie w ostatniej odsłonie. Także teraz wydaje się być bardziej precyzyjny w swoich poczynaniach. To jest właśnie, proszę Państwa, ten element, który potwierdza, że pięściarstwo nie jest zwykłą zwierzęcą siłą, że pięściarstwo jednak musi się opierać na wyszkoleniu technicznym, musi opierać się na tym, że boksuje się w sposób, tak jak mówili wczorajsi nasi goście, taki, że zadaje się może nie maksymalną ilość ciosów, ale wystarczającą ilość ciosów do tego, żeby wygrać walkę przy zainkasowaniu jak najmniejszej ilości trafień. W każdym razie walka zdecydowanie się wyrównała. I wydaje się, że na chwilę obecną to Bartosz Pudlewski rozdaje karty. Zaraz zresztą będziemy mieli potwierdzenie albo zaprzeczenie tej tezie. I końcóweczka, proszę Państwa, zobaczymy, który teraz. Właśnie. Przejął inicjatywę w drugiej rundzie. To samo było w trzeciej. I zwyciężył w tym pojedynku. Jeszcze na chwilę wrócił, odebrał coś, żeby nie robił medal.